Pamiętam, że mówiłem przy pewnej okazji, dając wykład, to nie było nawet kazanie, to był wykład dla grupy ludzi, którzy poprosili mnie, abym przyjechał i wyjaśnił im związek Starego Testamentu do Nowego Testamentu, i miałem przejść przez wszystkie postanowienia i formuły Starego Testamentu, strukturę w osobie Chrystusa Jezusa Pana. W Nowym Testamencie zadośćuczynienie zostało dokonane, aby zaspokoić wymagania Starego Testamentu, prawo, zakon. A kiedy tłumaczyłem, pewien dżentelmen wykrzyczał z tyłu sali: to jest prymitywne i obsceniczne. Możesz sobie wyobrazić moje wrażenie. Próbuję wykładać dla publiczności. To nie było nawet kazanie, to nie była ewangelizacja, ani nic takiego. Gdy dotarłem do miejsca odkupienia, człowiek z końca sali staje się tak wściekły, że przerywa mój wykład przez krzyk: to jest obsceniczne i prymitywne, to jest prymitywne i obsceniczne. Nie wiedziałem, co robić, więc po prostu go zapytałem, czy mógłbyś powtórzyć, proszę, żebym mógł zebrać moje myśli. I on odmówił, na co ja powtórzyłem: proszę, powiedz to jeszcze raz. A on powiedział: to prymitywne i obsceniczne. A ja powiedziałem: masz rację, szczególnie lubię te dwa przymiotniki, których użyłeś, by opisać to prymitywne i obsceniczne. Na pewno nie ma nic w historii ludzkości bardziej obscenicznego niż krzyż Chrystusa, bo w tym momencie wszystkie plugastwa, brzydota grzechu została zagęszczona przez przypisanie na Jezusa z Nazaretu, kiedy Chrystus wisiał na krzyżu zamiast ciebie. On był świętym Izraela, najpiękniejszym wśród ludzi, pięknym, ale przez przypisanie jemu grzechu on był wcieleniem w tym momencie obsceniczności. Ale ważniejsze dla nas jest inny przymiotnik, którego użył mężczyzna, prymitywny, i powiedziałem, że to prawda. Masz bardzo, bardzo wysoki poziom literacki, prozy i poezji, które można znaleźć w Piśmie Świętym, ale z drugiej strony podstawowe przesłanie jest dokładnie tym, co nazywasz. To jest prymitywne, ponieważ Bóg troszczy się wystarczająco o swoich upadłych ludzi, że czasami wymienia on łaskawie, do nas przemawia w naszym najniższym stanie, tak że najprostsze dziecko, najbardziej prymitywny dzikus może zrozumieć dar życia wiecznego.